Jutro płyniemy tym samym statkiem. Chopie, powinieneś pójść wcześniej spać. Odpocznij trochę. Powinieneś się nazywać Kenji. Bota, cóż, spróbuję po prostu nie wchodzić ci w drogę. Najmocniejszą drużyną są ogiery. Dobrze wiedzieć, a stadion jest dla nich własny, na ich własnym terenie. To bo kurde ogierzy, nie? Konie, kurde. Nie wiem, co chciałem z tym powiedzieć, ale hej. Teraz, jak jesteś w naszej drużynie, nie mamy się czego obawiać. Oprócz ciemności. Boję się ciemności. Ready for bed. Ta, ja nie boję się ciemności. Good. Sleep tight. Też kurde Tidus chrapie jak bohater shounenowy. Nie przeszkadzaj tamtej pani spać. Bo zadusi cię poduszką. Mogę chodzić w moim własnym śnie. A nie. Let's go. Where's that boat? Na pewno nie tu. Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Zanarkand? Ale przecież nie istnieje od tysiąca lat. Co tu pierdzielasz? Pobiegam w miejscu, może mnie nie zauważy. I thought Waka told you not to get any ideas. He did? Yeah, so you're coming with me. Hey, stop dreaming! Nie mogę, w końcu śpię. You can't even catch a ball. Ale mogę odbijać ją głową. Oh, what's the matter? Gonna cry again. Cry, cry. That's the only thing you're good for. Ale jestem duzim chłopciem. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you! Huh? That's the spirit. You can do it. Pieprznij go piłką w łeb. O. Dead, okay? Dead. He does look a lot like Chapu. I was surprised too, the first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but masz ładne paski. Excuses again? Yeah, but that's it. No more. Enough, Waka. Ty wyglądasz jak jakbyś należała do tej wyspy. Szybko, uciekaj, on tu idzie. Scary. So, who's Chapu? My little brother, Chapu. Looked like you. He's dead? He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. Mm. I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full time. I know it kind of looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. You really helped me out, you know? What I mean is, thanks, Waka. Stop. You're embarrassing me.
No i kurde chrapie, no. Proszę. Ile już, kurde, ta sesja trwa? Ponad 2 godziny. A fuck, idziemy dalej. Czemu nie? Bejsat Plała. Kwateria krzyłowców. Ale hej, ja tam się nie skarżę. Tak jak na razie, z tego wszystkiego, co widziałem, to dobrą robotę zrobili z tym tłumaczeniem. O! Teraz wiem, że P równa się B. Mogę pogadać z tobą? Łaka i inni czekają na zewnątrz. Będę mógł w końcu zakładać innym ekwipunek? Hey, sleepyhead. Nareszcie zmieniłeś twoją broń. A nie, to dla mnie. Yeah, use it well. Kurde, ten miecz to jest zarąbisty. Chciałbym taki mieć. Gazowany. Nie ten. Nie trząchaj nim za bardzo, bo wystrzeli. Nie wsadzaj miętówek. Mentosów raczej. Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. Masz walizkę? Wiesz, ile ja potionów trzymam w moim tyłku? They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, Yuna. I guess you're right. Ja bym wsadził to do kieszeni. Okay, off we go. Tak więc no. Wiem, że już wcześniej to mówiłem, ale teraz już gra się zaczyna. Ile razy jeszcze gra się zacznie, no? Teraz już definitywnie. Chwila. Nareszcie ekwipunek mogę zmienić. A mogę zmienić to? Staw tryb. Nie mogę ustawić. Więc tak, dobra. Czas powiedzieć o naszych nowych ludziach. Więc tak. Yuna to biały mag. Ona będzie mogła uzdrawiać i takie rzeczy. No i jeszcze przywoływać te potwory. I Lulu to jest czarny mag. I no... używa napierdziela z czarów, nie? Jeszcze jest taki... taka dziwna rzecz, że ona ma, mimo małej ilości HP, ma bardzo dużo obrony. 8. A my mamy 10. 8 to jest bardzo dużo na czarnego maga w finalach. No i ma już 4 czary. A Yuna chyba też ma jakieś czary, moment. Ta, podlecz i odczyń. Co to kurde robi? Podlecz leczy na pewno, nie? Jak mogę walić to? Zdolności. Leczy postać z anomalii. Czyli to jest... jak to się nazywa? Ezuna czy coś? Tak? Przywraca nieco PZ. Dobra, ekwipunek nareszcie. Więc... co to? Ten cały... ta luna, co to kurde jest? Mapa. O, tego nie widziałem wcześniej. Besej, droga do wioski. Tak więc no, to jest nasza mapa świata. Świat jest całkiem ogromny, nie? A my jesteśmy na malutkiej wyspie. Na południu. Czy nie, południe jest na górze. Sam nie wiem, kurde. Polskie słowa zawsze mi się mylą. Do francuskich przyzwyczajony jestem. Nie wiem, czy wiecie, ale mieszkam w Belgii, nie? Właśnie. Ekwipunek. Różdżka wiedźmy. Magia plus 5, plus 3% i sensor. Co to sensor? To chyba wykrywa, ile przeciwnicy mają HP. Tak więc no. Let's go, motherfucker. Czas na tutoriale! Here comes one now. How, how? Why don't you try out that sword I gave you? Beast. OP as fuck. No problem. Not too shabby. You kept up with him pretty well. Might make a good guardian someday.
Ptaszor. A flyer, my kind of customer. Dobra. Masz z piłki w łeb. Aż wspomnienia z podstawówki, kurde, przychodzą. I odchodzą. Dobrze, że ten koleś nie stracił przytomności. Zawsze wybierali mi ostatniego w grze w... Nie, przedostatniego w grze w piłkę nożną, bo jakoś taki w porządku byłem na bramce. Ta, zaatakuje go. Niekoniecznie, jak wystarczającą ilość ataków zwykłych zaatakujesz, to też ubije. W sumie ona nigdy nam się nie przedstawiła. Żywioły. Magia i demony mają właściwości zwane żywiołami. Istnieją cztery żywioły. Ogień, lód, piorun i woda. Ponieważ ziemia i powietrze to nie jest żywioł. Ogień i lód są przeciwstawne, tak samo jak piorun i woda. Spells of ice work well against fire fiends. And ice fiends are weak against fire magic. You follow? Tak. I get fire and ice, but what about lightning and water? Lightning and water are opposed, just like fire and ice. This one here is a water fiend, which means... Pierun! Bzyk, bzyk, motherfucker! Ładne mam paski, nie? Hell yeah. Dobra, to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o tutoriale. Take your time. Let's get going, man. Kurde, cicho, Tidus. Huh? Art, you ready? Gdzie Chewbacca? What's going on? Co, nie widzisz, że to trzeba trochę posiedzieć czasu? Powspominać ostatnie wspomnienia o wiosce, w której się urodziłeś? Ja pierdzielę, Tidus, ty to w życiu nigdzie nie wyjeżdżałeś na większą ilość czasu. People leaving the island pray here for a safe trip. Chapu didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Zróbmy. Zróbmy to, no. That should do it. W sumie jestem ciekaw, czy to po prostu się medytuje, czy trzeba coś w myślach mówić. Kiedy się tak modli, tego nie jestem pewien. Oba, jeszcze jakieś 40 minut gry. Przynajmniej pierwszą lokację przejdę i myślę, że to by było na tyle. Chyba, że moment. Czy mam tu coś do zrobienia? A nieważne, idę stąd. Idźmy za strzałką prawdy, ona nigdy nas nie zniszczy. Hell yeah. Chwila. A nie, myślałem, że to przedmiot. E? Coś tu jest napisane. Gemegę ebega ham buol w zatku. Oki. O! Kicia przyszła się pobawić? Felix, sprytny kot, dostanie w pierdol. Zadrzyj z bykiem, to zostaniesz nadziany na jego rogi. Psi! Może by tak ktoś
wstąpił między mną a nim? Oczywiście, że nie. No. Dziękuję, a gdzie wyście się pojawili? What's with that guy? Jest niebieski i biały. Of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not what I meant. He's another Yuna's guardians. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kamari doesn't talk much anymore. Ha, prawie mnie kurde zabił. But he has protected me since I was a child. I prawie mnie zabił. Widzieliście, ile miałem HP? Po walce z nim? Miecz łowcy, co to kurde jest? Chwila. Sensor. Ale po co mi, skoro Yuna już to ma? Siła plus 5% zawsze na propsie. Tak więc no, z ekwipunkiem tutaj też sprawy mają się nieco, że tak powiem, inaczej niż w innych finalach, ale to powiem, kiedy na to przyjdzie czas. A przyjdzie na to czas. Dobra, chyba tutaj już przestaną nam tutoriale walić, a nie. Może jeszcze z 1 ze 2. A flyer. That's your department, right? True, true. But why don't we let our summoner show us what she's made of? O! Ciśnij F w trakcie walki, by wymienić postaci na obecnie nieużywaną. Wystarczy je zmienić i gotowe. E, tak? Gdzie jest E? Tutaj jest. Przełącz. Your first real battle. Let's see some style. Show us what your training has taught you, Yuna. Pewnie, kurde. Let's do this. Użyj komendy przyzwij, by Yuna wezwała Aeona do pomocy w walce. Tylko Yuna może przyzywać Aeony. Przydatne, gdy potrzebujesz pomocy z trudnymi przeciwnikami. Przydatne też do innych rzeczy. Gdy Aeony otrzymują obrażenia, ich punkty zdrowia spadają. Gdy ich PZ spadnie do zera, opuszczają walkę i będą niedostępne przez jakiś czas. Aeony odzyskują PZ w strefach zapisu. Let's do this! Oh my god! Kici kici! Puszku okruszku! Ja pierdzielę, takie fajne sprawy. Daj mu wpierdziel! Nie będzie mnie tutaj wyzywać. Czarna magia. Nie, zaraz. Lepiej skilli używać. No i przy okazji ten... Aeony też mają swój pasek. Kurde, jak to się po polsku nazywa? Powiem po angielsku, overdrive i tyle. Też mają swoje rzeczy. Specjalne ataki, które są mega zarąbiaszcze. Tak więc to, co ja zawsze robię w tej grze, to podczas randomowych walk ładuję Aeonom ich paski. Kurde, ile jeszcze razy pod rząd zaatakujesz? Ładuję im paski. I... dużo tego jeszcze? Spróbuję zwykły atak. I po prostu jak jakiś boss jest czy coś, to przywołuję je i rozpierdzielają całą imprezę. Normalnie jak walka Pokémon. Tylko że to nie Nuzlocke, całe szczęście. No i... promień energii. Ferwor, o, to się tak nazywało. Ale lepiej tego nie marnować teraz. On ma ile? 60 ileś tam HP. No i super. Tylko Yuna expa dostała. Tak więc no, tak jak to widzieliście, żeby każdy dostał expa, każdy musi coś zrobić w walce. I co oznacza, że trzeba zmieniać postacie za każdym razem, kiedy chcemy, żeby dostał expa. Ale to nie jest nic złego. To jest całkiem spoko.
sprawa. Więc tak, co ja dostałem jakiś tam ekwipunek. Kto dostał? Dla kogo? Dla kogo? O! Osłona przed ślepotą. To mu się przyda, ponieważ no on... Jak będzie oślepiony, to nie będzie trafiał, nie? On jako jedyny może załatwiać tych bez problemu latających skurczybyków. Chociaż chyba Lulu czarami też może rozwalać wszystkich. Alright. Another one of those. No problem. Leave this one to me, huh? Say goodnight, birdie. A, dobra. Taki z debuffami. Chociaż szczerze wam powiem, że te status problemy i tak dalej, one nie są zbytnio przydatne. Na przykład dajmy na to jakiś boss, no nie? Koncentruje się na atakach magicznych, no nie? I normalną sprawą, chwila, byłoby po prostu zrobienie, ten, zadanie mu tego, jak to się nazywa? Silence, ciszy, no nie? Ale zwykle tak się nie stanie, ponieważ przeciwnik będzie na to odporny. Kurde, oni trafiają jego? Oh my god. On nas nie trafia. Tak więc no, bądź co bądź, nie przydają się zbytnio te status efekty. Ha! A nie, bo on nie trafia, bo jest oślepiony, ale ze mnie ślepak. Dzień. Atak. Łaka zaatakował? Tak, zaatakował. On go przecież... O. On go przecież oślepił. Kurczę, muszę do kibelka skoczyć. Jej! Brr wzroku, co to jest? Ekwipunek. Bransoleta, okej. Okay. Osłona przed ślepotą. Jej się nie przyda, bo ona nie atakuje fizycznie, ale dobra. Chociaż z drugiej strony... Zawsze możemy sprzedać, walić to. Może będzie więcej tamta bransoleta warta. Tam jest skrzynka na dole, ale do niej jeszcze dostępu nie mamy i nie będziemy mieć przez dłuższy czas. Kurde, muszę wracać, ponieważ muszę do toalety. Tak więc ZW i jedziemy dalej z tym koksem. Hello wszystkim, no i wróciłem z toalety. I idziemy dalej, ponieważ trzeba iść dalej, tak... O kurde. Czyżby? Koniec tutoriali, zajebiście, tak więc... moment, przyzwanie? Dobra, ty masz pełny pasek, więc nie ma co. Fuck you. O, nie trafiła. Fuck you? Fajne też jest to, że sensor od razu ci mówi, na co przeciwnik jest odporny, a na co nie. Więc... piorun. Trzeba tylko umieć rozróżniać kolorki na jęzorki. Dawaj. Ta, ja go załatwiłem. Jestem zajebisty. O, wszyscy będą mogli levela dostać. Tak więc, no jako że już przy tym jesteśmy, to pokażę wam planszę sfer jeszcze. Jak się oddala? O! My fucking god! Jakie to jest nieokropne, znaczy się ogromne. Ale hej, Lulu, możemy pójść też tutaj na przykład i nauczyć ją. A. Te skille nie są przydatne. Dobra, więc pójdziemy tu. Chwila. W sumie lubię ten system, jest bardzo strategiczny, ale z drugiej strony też czasochłonny jest. A jak tędy pójdę? Zaczerpnij many. To by się je przydało. Mogę się cofać o 4T, tak? Jakby co? Ale czy te zaczerpnij many to... czy nam się przyda? Jak mocne to jest? Właśnie to jest problem. Nie jestem pewien. Ile mam umiejętności?
Zdolności 5. Dobra, niech będzie. Użyj. Dobra. Nie, nie wychodź, jeszcze inni. Obrona o 2 punkty. Lancet. Ale nie, będziemy iść dalej, nie? Przenieś. Ta, użyj. Szybkość. Sfera szybkości, ale celność mi zwiększyło, dobra. Urok. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, do czego one są, te skille, ale dobra. Mogę sobie przejść tu. Użyj. Dobra. Nie, nie wracaj. Przenieś. Niech będzie, może być. O jeden, ale zawsze coś. Siła o 3 punkty, na co mi to? Odczyń. A to te leczenie i... Dobra. Zaczerpnij zdolności. Co to kurde jest? Zaraz zobaczymy. Czy chcę te mrozoodporności i tak dalej tego się uczyć? W sumie nie jest to przydatne, ale... Niech stracę. No i wszyscy. Tak więc no, widzicie jakim to czasochłonnym sprawunkiem jest levelowanie postaci w tej grze. Atak z zaskoczenia. With four of us, this is no problem. Oh yeah. Ta? Może by tak, chwila. Chcę też, żeby Yuna dostała... Chwila, co to? Przeciwnik zostawia sfery many, a to coś jest nowego. Czy te skille były w tym, w... Tych skilli chyba nie było w oryginale. Nie przypominam sobie. To ona też może zaczerpnąć czegoś. Chwila. Zdolność. Nam się przyda. Podoba mi się to, że ta napierdzielają z tych miśków i z piłek i z kijków. Ja pierdzielę. Ale hej, to jest japoński RPG dla was. Wiem, rozumiem! Nie, stój. Czarna magia. Dobra. Hell yeah! Staniesz paskiem po dupie. Kurde, jedna sfera zdolności. Myślałem, że jakieś 30 dostaniemy, ale dobra. To nam pozwoli nieco... jakby to powiedzieć, kontrolować to, co dostajemy z przeciwników. Co zawsze się przyda, nie powiem. Co tu mamy? A, to w tym miejscu Łaka chciał mnie zgwałcić. Uciekam stąd. Nie! Moja niewinność! Dobra, let's fucking go. Przy okazji zaczerpnę trochę picia, bo... O, Chewbacca jest, a w drużynie go nie ma. Chuj. Save'nę sobie. Tak, bo to ta sama sesja jest. Ile czasu? Chwila, co? Dobra, jest. Jeszcze jakieś pół godziny. Ponieważ ta gra jest tak dobra. Tak bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wy też dobrze się bawicie. Ej, ty! Chcę z Kicią pogadać. Dać mu iskasa. Dobra, ja pierwszy. Nie, kurde, Łaka wygrał ten wyścig. Niech go. Nie zapominajcie o Kamehameha.
Kurde, pożegnania zawsze są najcięższe. Nienawidzę pożegnań. Są chujowe. Port Kilik. Będziemy napierdzielać kijem. Co ty odpierdzielasz? Myślałem, że to łaka i chciałeś się na nim zemścić. Spider-Man, Spider-Man. Nawet nie może powiedzieć proszę, skurczybyk. Gdzie się kurde patrzysz, zboczeńcu? No właśnie. Masz ładne sharingany. Tą lornetką będę mógł zobaczyć tyłki każdego. A! Pójdę go przeproszę. Przepraszam za moje pajacowanie, wybacz mi. Nie chce ze mną nawet gadać, traktuje mnie jak powietrze. Chcesz użyć lornetki? Tak. Nie ma mowy, pamiętasz co zrobiłeś ostatnim razem? Jak mi ją zabrałeś? Nie bardzo, rozumiem. Po co się pytasz? Śmierdziel. Chciałem popatrzeć na wszystkich tyłki z bliska, jednocześnie z daleka. O! Word is that summoner's got noble blood. I heard she's Lord Braska's daughter. You don't say. A ja słyszałem, że ma oczy w innych kolorach. O, rzeczywiście. Kto by pomyślał? Hej. Nie potrząsaj tak głową. Myślisz, że... Nie dostaniesz, kurde, koci miętki. Chciałeś mnie zabić.